W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Włoch, do wodospadów Varone, po włosku Cascate del Varone. Jest to ciąg wodospadów powstałych na potoku Magnone w gminie Tenno. Wodospady znajdują się około 3 km od miejscowości Riva del Garda przy drodze krajowej SS-421. W kierunku Ponte Arce. Leżą na terenie prywatnego parku przyrodniczego o nazwie Cascata del Varone. Tworzy je potok Magnone, który spływa doliną Ravizze i uchodzi do jeziora Garda. Jego wody pochodzą z podziemnych wycieków z położonego wyżej jeziora Tenno, które na krótko wnikają w wapienny masyw, a następnie wypływają na powrót tworząc wodospad. Nazwa Varone pochodzi od nazwy przysiółka Varone, wioski Riva del Garda, położonej w pobliżu. Już w połowie XIX wieku wodospad i prowadzący do niego wąwóz stały się znane wśród turystów. Jednak ci byli praktycznie pozbawieni możliwości łatwego do nich dostępu. Umożliwiło im go dopiero wybudowanie ciągu kładek biegnących wąwozem ponad tokiem spływającego nim potoku. Kładka, która wchodzi do wąwozu poniżej wodospadu, została otwarta 20 czerwca 1874 roku. Ojcami chrzestnymi byli Jan Wettin, król Saksonii i książę Czarnogóry Mikołaj I, którzy byli na wakacjach w pobliżu Riva del Garda, a sama uroczystość pozostała na długo w pamięci okolicznych mieszkańców. Od tego czasu wizyta u wodospadu stała się obowiązkową dla wszystkich turystów przebywających nad Gardą. W rejestrze gości pojawiają się nazwiska koronowanych głów, polityków, pisarzy i artystów. Byli wśród nich majowy król Włoch, Humbert II, cesarz Franciszek I, i włoski pisarz i polityk Gabriel Annunzio, Andrea Maffei, znany włoski poeta, wybitny tłumacz i librecista, który dzieciństwo spędził w pobliżu Riva del Garda. Poświęcił kaskadom jeden ze swoich sonetów. Bywali tutaj pisarze Franz Kafka, Thomas Mann oraz wielu innych. Thomas Mann przebywał w Riva del Garda między 1901 a 1904 rokiem i najwyraźniej wodospad i wąwóz wywarły na nim spore wrażenie, czemu dał wyraz w jednym z fragmentów powieści Czarodziejska Góra. Wejście do wodospadu zostało zaprojektowane przez architekta Maronio na początku XX wieku. Dziś całe otoczenie stanowi niewielki, tarasowaty ogród pełen klombów i kwiatów.
na wodospad. Tędy na wodospad. Na wodospad, tak? Tak, tak, tak. Dobra, tak, dobra. Ci siamo? Ah, ok. Ale je, tylko trochę pada.
za tydzień no do jaskini i wrócimy w górę. Tak, tak, my idziemy w górę. Czy tam, bo tam idziemy. Czekaj, tu jest coś napisane, co to jest. A... Begonia. Nie, nie, to. Ten to drzewo. Arco Gaponeles, jakiś francostales, jakieś to, tego, nie wiem. Niesamowite. Tak jest tym czerwonym, ten jeden. Ale one to czerwone mają różnie rozłożone. Niekoniecznie na szybko.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.